Witajcie kochani w kolejnym odcinku Pomalujmy Słowa. Dzisiaj przeczytamy sobie fragment Małego Księcia dotyczący jego bezcennej róży, a potem spróbujemy wykonać podobną różę razem z jej parawanem, dzięki któremu nie będzie się przeziębiać w chłodniejsze dni. Zaczynamy! Do czego służą kolce? Nie wiedziałem. Byłem w tym momencie zajęty luzowaniem zbyt ściągniętego sworznia mego motoru. Niepokoiłem się bardzo, ponieważ zacząłem rozumieć, że uszkodzenie jest poważne, a woda do picia kończy się. Myślałem o najgorszym. Do czego służą kolce? Mały książę nigdy nie rezygnował z postawionego raz pytania. Byłem zdenerwowany stanem mojej maszyny i odpowiedziałem byle co. Kolce nie służą do niczego, to tylko złośliwość kwiatów. Mały książę westchnął, a po chwili milczenia powiedział urażony. Nie wierzę ci. Kwiaty są słabe, są naiwne. One zabezpieczają się jak mogą. Im się wydaje, że z kolcami są bardziej groźne. Nie odpowiedziałem. Mówiłem sobie w tej chwili, jeżeli ten stworzeń nie puści, wybiję go młotkiem. Mały książę przerwał moje myśli. A ty sądzisz, że kwiaty? Ależ nie, nic nie sądzę. Odpowiedziałem byle co, zajmuję się poważnymi sprawami. Popatrzył na mnie zdumiony. Poważnymi sprawami? Widział mnie stojącego z młotkiem w ręku, z palcami czarnymi od smaru, schylonego nad przedmiotem, który wydawał mu się bardzo brzydki. Mówisz jak dorośli. Zawstydziłem się, ale on dodał bezlitośnie. Nie rozumiesz nic, mieszasz wszystko. Był naprawdę bardzo rozgniewany. Potrząsał złotymi lokami rozsypującymi się na wietrze. Znam planetę, na której mieszka pan o czerwonej twarzy. On nigdy nie wąchał kwiatów, nigdy nie patrzył na gwiazdy, nigdy nikogo nie kochał, niczego w życiu nie robił poza rachunkami i cały dzień powtarza tak jak ty. Jestem człowiekiem poważnym, jestem człowiekiem poważnym. Nadyma się dumą, ale to nie jest człowiek, to jest grzyb. Co? Grzyb. Mały książę był blady ze złości. Od milionów lat kwiaty mają kolce. Mimo to od milionów lat baranki jedzą kwiaty. A czy nie wydaje ci się godne wyjaśnienia, dlaczego kwiaty zadają sobie tyle trudu dla wytworzenia kolców, które nie służą do niczego? Czy wojna między kwiatami a barankami nie jest rzeczą poważną? Czy to nie jest ważniejsze niż rachunki grubego, czerwonego pana? Jeżeli ja znam jedyny kwiat, który nigdzie poza moją planetą nie istnieje i jeżeli mały baranek może go któregoś ranka zniszczyć za jednym zamachem, nie zdając sobie sprawy z tego, co czyni, czyż nie ma to żadnego znaczenia? Poczerwieniał. Po chwili mówił dalej. Jeżeli ktoś kocha kwiat, który jest jedyny na milionach i milionach planet, to mu wystarcza do szczęścia patrzenie na gwiazdy i mówi sobie, gdzieś tam jest mój kwiat. Lecz jeśli baranek zje kwiat, to tak jakby wszystkie gwiazdy zgasły. I to nie jest ważne? Nie mógł mówić dłużej. Wybuchnął płaczem. Noc zapadła, porzuciłem moje narzędzia. Kpiłem sobie z młotka, ze sworznia, z wody i ze śmierci. Na jednej gwieździe, na planecie, na mojej ziemi był mały książę, którego musiałem pocieszyć. Wziąłem go na ręce i ukołysałem. Powiedziałem, kwiatowi, który kochasz, nie grozi niebezpieczeństwo. Narysuję ci kaganiec dla twojego baranka, narysuję osłonę na twojego kwiatu. Nie wiedziałem, co powiedzieć. Czułem się nieswojo. Nie wiedziałem, jak do niego przemówić, czym go pocieszyć. Świat łez jest taki tajemniczy. Wkrótce poznałem lepiej ten kwiat. Na planecie Małego Księcia kwiaty były zawsze bardzo skromne, o pojedynczej koronie płatków, nie zajmujące miejsca i nie przeszkadzające nikomu. Pojawiały się któregoś ranka wśród traw i więdły wieczorem. Krzak róży wykiełkował w ciągu dnia, z ziarna przyniesionego nie wiadomo skąd, i mały książę z uwagą śledził ten pęd, zupełnie niepodobny do innych pędów. Mógł to być nowy gatunek baobabu, lecz krzak szybko przestał rosnąć i zaczął się formować kwiat. Mały książę, który śledził pojawienie się olbrzymiego pęka, wyczuwał, iż wykwitnie z niego jakieś cudowne zjawisko. Róża schowana w swoim zielonym domku przygotowywała się powoli, starannie dobierała barwy. Ubierała się wolno, dopasowywała płatki jeden do drugiego. Nie chciała rozkwitnąć pognieciona jak maki. Pragnęła zjawić się w pełnym blasku swojej piękności. Była wielką zalotnicą. Jej tajemnicze strojenie się trwało wiele dni, aż pewnego poranka, dokładnie o wschodzie słońca, ukazała się. I oto ona, która tyle trudu włożyła w swój staranny wygląd, powiedziała ziewając.
Ach, dopiero się obudziłam. Przepraszam bardzo, jestem jeszcze nieuczesana. Mały książę nie mógł powstrzymać słów zachwytu. Jakaż pani jest piękna. Prawda? Odpowiedziała Róża cichutko. Urodziłam się równocześnie ze słońcem. Mały książę domyślił się, że Róża nie jest zbyt skromna, lecz jakaż była wzruszająca. Sądzę, że czas na śniadanie, dorzuciła po chwili. Czy byłby pan łaskaw pomyśleć o mnie? Mały książę, bardzo zawstydzony, poszedł po konewkę i podał jej świeżą wodę. Wkrótce swą trochę płochliwą próżnością zaczęła go torturować. Pewnego dnia na przykład, mówiąc o swoich czterech kolcach, powiedziała: mogą zjawić się tygrysy uzbrojone w pazury. Nie ma tygrysów na mojej planecie, sprzeciwił się mały książę. A poza tym tygrysy nie jedzą trawy. Nie jestem trawą, odparła słodkoróża. Proszę mi wybaczyć. Nie obawiam się tygrysów, natomiast czuję wstręt do przeciągów. Czy nie ma pan parawanu? Wstręt do przeciągów to nie jest dobre dla rośliny, pomyślał mały książę. Ten kwiat jest bardzo skomplikowany. Wieczorem proszę mnie przykryć kloszem. U pana jest bardzo zimno. Złe są tu urządzenia. Tam, skąd przybyłam? Urwała. Przybyła w postaci nasienia. Nie mogła znać innych planet. Naiwne kłamstwo, na którym dała się przyłapać, zawstydziło ją. Zakaszlała dwa lub trzy razy, aby pokryć zażenowanie. A ten parawan? Ja bym przyniósł, ale pani mówiła... Wtedy Róża znów zaczęła kaszleć, aby mały książę miał wyrzuty sumienia. W ten sposób, mimo dobrej woli płynącej z jego uczucia, mały książę przestał wierzyć Róży. Wziął poważnie słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy. Nie powinienem jej słuchać, zwierzył mi się któregoś dnia. Nigdy nie trzeba słuchać kwiatów. Trzeba je oglądać i wąchać. Mój kwiat napełniał całą planetę swoją wonią, lecz nie umiałem się nim cieszyć. Historia kolców, która tak mnie rozdrażniła, powinna rozczulić. Zwierzył się jeszcze. Nie potrafiłem jej zrozumieć. Powinienem sądzić ją według czynów, a nie słów. Czarowała mnie pięknem i zapachem. Nie powinienem nigdy od niej uciec. Powinienem odnaleźć w niej czułość pod pokrywką małych przebiegłostek. Kwiaty mają w sobie tyle sprzeczności, lecz byłem za młody, aby umieć ją kochać. Sądzę, że dla swojej ucieczki mały książę wykorzystał odlot wędrownych ptaków. Rano przed odjazdem uporządkował dokładnie planetę. Pieczołowicie przeczyścił czynne wulkany. Miał dwa czynne wulkany. To się bardzo przydaje do podgrzewania śniadań. Miał też jeden wulkan wygasły, ponieważ nie powtarzał zwykle nigdy nic nie wiadomo, więc przeczyścił także wygasły wulkan. Jeśli wulkany są dobrze przeczyszczone, palą się powoli i równo, bez wybuchów. Wybuchy wulkanów są tym, czym zapalenie sadzy w kominie. Oczywiście my na naszej ziemi jesteśmy za mali, aby przeczyszczać wulkany, dlatego też sprawiają nam tyle przykrości. Mały książę z odrobiną smutku wyrwał także ostatnie pędy baobabów. Nie wierzył w swój powrót. Wszystkie te codzienne prace wydały mu się do tego ranka szczególnie miłe. Kiedy po raz ostatni podlał Róży i już miał ją przykryć kloszem, poczuł, że chce mu się płakać. Do widzenia, powiedział Róży. Lecz ona nie odpowiedziała. Do widzenia, powtórzył. Róża zakaszlała, lecz nie z powodu kataru. Byłam niemądra, powiedziała mu. Przepraszam cię. Spróbuj być szczęśliwy. Zdziwił się brakiem wymówek. Stał całkowicie zbity z tropu, trzymając klosz w powietrzu. Nie rozumiał tej spokojnej słodyczy. Ależ tak, ja cię kocham, mówiła Róża. Nie wiedziałeś o tym z mojej winy. To nie ma żadnego znaczenia, ale ty byłeś równie niemądry jak ja. Spróbuj być szczęśliwy. Pozostaw spokojnie tę planetę, nie chcę ciebie więcej. Ależ przeciągi. Nie jestem już tak bardzo zakatarzona. Chłodne powietrze nocy dobrze mi zrobi. Jestem kwiatem. Ale dzikie bestie. Muszę poznać dwie lub trzy gąsienice, jeśli chcę zawrzeć znajomość z motylem. To podobno takie rozkoszne. Bo któż by mnie potem odwiedzał, gdy będziesz daleko? A jeśli chodzi o dzikie bestie, nie boję się nikogo. Mam kolce. I naiwnie pokazała cztery kolce. Po chwili dorzuciła. Nie zwlekaj, to tak drażni. Zdecydowałeś się odjechać. Idź już. Nie chciała, aby widział, że płacze. Była przecież taka dumna. No dobrze, zaczynamy od przygotowania parawanu dla naszej Róży, którą za chwilę zrobimy, więc bierzemy słoik, odkręcamy, słoik odstawiamy. Będzie nam teraz potrzebna nakrętka.
Bierzemy plastelinę. Dowolny kolor, jaki chcecie. Ja wezmę zielony, bo róża rośnie sobie w ziemi, w trawie. Bierzecie ile plasteliny uznacie za stosowne. Najlepiej dużo. Międlimy, międlimy. I tutaj robimy trawę dla naszej róży. Na środku. Nie musimy pokrywać całego. Najważniejsze, żeby była z tego górka, z której będzie wyrastać nasza róża. Dobrze, mamy górkę dla róży. Odkładamy na razie. I przechodzimy do przygotowania łodygi. Mierzymy, ile będzie patyczka do połowy słoika. U mnie to będzie tyle. Trzymam tutaj i staramy się złamać w tym miejscu. To jest łodyga, którą będzie miała moja róża. Mamy przygotowaną łodygę. Teraz będzie trzeba z niej zrobić łodygę zieloną. Bierzemy naszą krepinę. Ucinamy pasek jak najdłuższy. Ja sobie ucięłam dwa, ale myślę, że jeden wystarczy. I będziemy owijać. Przykleimy to z jednej strony na jednym końcu klejem. Będziemy owijać, 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 aż zrobi się cała zielona. Teraz wycinamy, jak mniej więcej będą wyglądać nasze płatki. Powinno nam wyjść coś takiego. Będziemy to teraz zawijać wokół naszej łodygi. Smarujemy klejem. Pierwsza część naszej różyczki. Z pozostałymi fragmentami krepiny robimy dokładnie to samo, tylko że następne najlepiej już przyklejać za każdym razem, kiedy zrobimy zagięcie. To znaczy, przyklejamy tutaj jedno i teraz robiąc zagięcie, czyli ten taki, o proszę, to zagięcie trzeba będzie przykleić. Mam taką różę. Ona jest na razie sklejona tylko klejem i jeżeli klej jest mocny albo troszeczkę płynniejszy niż zazwyczaj klej w tubce, to krepina może się potem trochę rozpłynąć. Moja próbuje. Więc żeby ta różyczka się nie rozpadła za wcześnie, bierzemy taśmę klejącą, szukamy sobie tutaj gdzieś początku, który ja oczywiście zgubiłam, bo go nie zaznaczyłam, i obklejamy taśmą klejącą tu na samym dole na złączeniu, tak żeby kwiatek nie odpadł od łodygi. Tak wygląda różyczka podklejona taśmą klejącą. Teraz spróbujemy jej dodać listki na łodydze. Do tego będzie nam znowu potrzebna zielona krepina. Czekaj. No to tak. Taki ma kształt listek róży. To jest poglądowy, on jest za duży w stosunku do mojej róży, o wiele za duży. A tutaj mam listki, które przyczepię do łodyżki. Tak wygląda nasza róża. Teraz będziemy ją osadzać w ziemi, na planecie Małego Księcia. W tę plastelinę, którą tutaj macie, wbijemy teraz koniuszek naszej róży. Głęboko, głęboko. Możemy jeszcze poprawić
troszeczkę, żeby ziemia na pewno ją obrosła. I oto róża. Teraz istotne jest to, że taka róża, żeby się nie przeziębiła, musi mieć parawan. Nakładamy, podnosimy, zakręcamy i jest. Mamy gotową różę. To powinien być koniec naszego małego warsztatu, ale jeżeli chcecie, żeby wasze róże były ładniejsze od mojej, a na pewno tego chcecie, to możecie wykorzystać jeszcze, jeżeli macie ze sobą, kleje brokatowe. I na przykład czerwonym klejem potraktować płatki na główce róży, może złotym, zielony brokacik dodać na łodygę i na liście, jak uważacie. Ja moją zostawię taką nieobrokatowaną, bo to jeszcze bardzo młoda róża i nie powinna się malować. Więc, żeby się nie przeziębiła, zamykam ją. Już. Proszę.